We wtorkowy wieczór policjanci z suwalskiej drogówki kontrolowali prędkość, z jaką poruszają się pojazdy w mieście. Na Pileckiego zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Forda Mondeo, który istotnie przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. Radar wskazał aż 97 km na godzinę. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że kierujący Fordem 36-latek ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązuje go od czerwca 2017 roku do czerwca 2022 roku. Dalsze ustalenia wskazały, że jest to kolejny raz, kiedy nie zastosował się do orzeczonych przez sąd środków karnych. Poprzednio uczynił to zaledwie 11 dni temu. Tym razem ta ignorancja może zaskutkować karą pozbawienia wolności nawet na okres lat 5.